Zatem, Anetko, dzień dobry Ci jeszcze raz na Twojej sesji. Dzień dobry. Ewelinko, Dzień dzień dobry, dobry. jak zawsze. I słuchamy. Opowiadaj, Anetko, z czym przychodzisz. Znaczy, przychodzę z tym bielastwem. Milenko, ja Jak to? tyle nad sobą pracuję, więc ja już nie wiem, czy ja mam truć. Wiesz, o tym dzieciństwie, które każdy ma trudne. No, moi rodzice po prostu nie kochali. Karali, jak miałam, wiesz, jak dobrze zrobiłam, jak źle zrobiłam. Stąd moje takie, wiesz, zagubienie często w życiu i tak dalej. I z tego dzieciństwa wynik, wiesz, następny wynik, no to małżeństwo, które tak naprawdę pokazało mi wszystkie, wiesz, deficyty mojej rodziny. Gdyby nie to małżeństwo, to ja nie doszłabym do tego, z toksycznego emocjonalnie domu wyszłam. Weszłaś z jednego i I założyłaś wiesz, drugi toksyczny związek, tak? I się dopiero zorientowałaś. tak, dokładnie. No bo Ale widzisz, skąd jaka dziecko? mądra jesteś, bo się zorientowałaś. Brawo. A niektórzy No, tkwią. zorientowałam się. No, zorientowałam się i w każdym razie, wiesz, no i co? No, w międzyczasie, bo po prostu, wiesz, cały czas szukałam czegoś. Nie wiem, czy to w ogóle jest kwestią, czy ci mówić, bo różnych rzeczy szukałam, po prostu bardzo różnych. Różnymi rzeczami się interesowałam, bo Świetnie. szukałam, dlaczego czuję się tak bardzo, bardzo nieszczęśliwa, wiesz, i tak I niepotrzebna. dalej Poza się tym, wiesz, czujesz że nowe nieszczęśliwa? poczucie. Wiesz co, przed tą sesją to miałam po prostu, wiesz co, wiesz, ja mam taką huśtawkę. Czasami akceptuję siebie i jest okej, okay, ale wiesz, przed sesją ze 3 tygodnie to miałam tak wielki, czysty wyrzut nienawiści do siebie, jak ja czułam, jak ja siebie nienawidzę. To był kosmos, wiesz, byłam w stanie sobie nawet coś zrobić, ale mam syna, wiesz, któremu po prostu, dwóch mam, ale temu młodszemu szczególnie, wiesz, myślę, że jeszcze jestem po prostu w realu potrzebna. Po prostu taką czystą nienawiść czułam do siebie. Ja myślę, że wiesz, tą nienawiść do siebie, ja całe życie gdzieś głęboko, głęboko, wiesz, zakopywałam i że dopiero po tylu latach jakiejś tam pracy i poszukiwania, wiesz, to ze mnie wypłynęło i to wypłynęło, wiesz, bo nie blokowałam. Po prostu, wiesz, to wypływało i wypłynęło. I jak się teraz No, czujesz po tych 3 tygodniach? lepiej się czuję, ale Milenko, działo się tak wiele rzeczy w ogóle przed tą sesją. Ja nie wiem, czy to jest istotne, czy nie, ale Mów. słuchaj, dobra, zmywarka się zepsuła. Kupiłam taką, jak trzeba, okazało się, że cokół trzeba było poprawić. Toaleta się zepsuła, woda. Przyszedł facet, naprawił wodę, to wyrwał klamkę z balkonu, także po prostu klamka cała jest do naprawy. Telewizja była zepsuta, jeden fachowiec przyszedł, nie dał rady, po prostu. Dobrze, drugi fachowiec. Po prostu w łazience też wymiana szafki, też coś tam się zepsuło. Nawet w pracy mi, wiesz, maszyny nie chciały się, nowe ma nie chciały Czyli się uruchomić, technologia rozumiesz? siada. Technologia po prostu, no też to toaleta, wiesz, woda w toalecie też zaświrowała. Po prostu, no a dzisiaj jeszcze to uważam, że szczyt szczytów, bo ja, słuchaj, ja, Milena, nie mam żadnych słuchawek. Ja specjalnie na tą sesję kupiłam słuchawki, które były, wiesz, testowane razem z Mileną Z i wyobraź Ewelinką. sobie, z Ewelinką, przepraszam, i wyobraź sobie, że teraz, tuż przed sesją, ja szukam tych słuchawek, które wiem, że powinnam tu mieć. Słuchaj, ja ich nie znalazłam ani w samochodzie, ani w domu, ani tu. Ja jestem w nowych słuchawkach, które kupiłam, wyszłam ze sklepu 5 po 11, rozumiesz to? Po prostu dla mnie te słuchawki to jest szok, bo one nie są małe. 13:30 pójdziesz oddać. Dobra. Nie, może jeszcze mi się przydadzą, może jeszcze będę chciała z wami Ale sesję. tamte znajdziesz, zobaczysz, że tamte znajdziesz. No może i tak, no po prostu kosmos, normalny kosmos, no. Dobrze, zobaczymy to sobie. To co, coś jeszcze, Anetko, chciałabyś dodać? Jeszcze tutaj tak patrzę na twoje Muszę punkty. prążyć. Stany No. depresyjne, powiedz mniej więcej od kiedy. No. To znaczy, słuchaj, w zasadzie ten smutek jest we mnie całe życie. On po prostu, wiesz, pojawia się i to jest coś takiego, że ja nie mam obiektywnej przyczyny, wiesz, powodu do tego smutku, dlatego że no ogarnęłam się. No wcześniej byłam bardzo nieszczęśliwa w małżeństwie, bardzo, bardzo, bardzo. No ale ogarnęłam się, bo odeszłam i wiesz, i tak naprawdę to, no to jestem ogarnięta, bo w domu mam tak, jak chciałabym mieć. Kupuję sobie kwiaty, wiesz, nie robię sobie kary z życia, wiesz, mam pieski, które kocham, mam kotka, którego kocham i generalnie już nie jestem taką suką dla siebie jak kiedyś, bo kiedyś byłam po prostu niedobra dla siebie, wiesz, nadmiernie wymagająca. No dużo pracuję, bo wiesz, bo tego wymaga, bo to takie, mam dziecko na utrzymaniu, na studiach i tak dalej, ale wiesz,
ale generalnie, no to nie mogę narzekać, naprawdę. Wiesz, o co chodzi? Obiektywnie nie mogę narzekać i w zasadzie realizuję swoje marzenia. Sesja z wami jest moim marzeniem. Jogą Kundalini się, wiesz, no, praktykuję tą jogę Kundalini, ale czasami, wiesz, przychodzi do mnie taki smutek, ta samotność mnie tak zagniata, wiesz, bo wiesz, wydaje mi się, ale też ostatnio już nie wiem, czy to wiesz, że gdybym była z kimś, bo pragnę miłości, wiesz. Po prostu Jasne. wiem, że są fajni mężczyźni. Wiesz, Pewnie. to, że mój eks był socjopatą czy psychopatą, no to tak było, ale ja wiem, że są Fajnie, że fajni tak mówisz, bo faceci. to znaczy, że jesteś gotowa też na fajnego mężczyznę. Posprzątałaś sobie i super. No i wiesz, i samo, no, czasami ten smutek, no wypływa to ze mnie i wiesz, to jest, Milena, ja wtedy nad tym nie panuję, wiesz, I jak co ja wtedy przychodzę do robisz? pracy, No. po prostu nic, ja płaczę, ja po prostu, Dobrze, wiesz, o co chodzi, chociaż ja w tyle. ogóle tego, wiesz, ale to jest straszne, bo ja w ogóle, co, ja nie jestem w stanie nad tym zapanować, ja przychodzę do pracy i moja asystentka widzi, że jestem, jak ja to mówię, czarna emocjonalnie. I ona tylko mówi, oj, pani doktor, boję się do pani odzywać. Ale to nie jest to, że ona się boi, tylko ona widzi, wiesz, bo ja się nie rozładuję na niej, bo ja Gdyby wiem, się że tak bała, to by nie nic nie wiesz. powiedziała, więc się nie boi. Super, jest A, dobra okej, relacja, nie? no. Dobra. Także wiesz, no i to ze mnie wypływa. I ja nie jestem, wiesz, normalnie na przykład płaczę czasami przy pacjentach, to udaję, że wiesz, że coś tam, wiesz, no skłamię coś, no przecież nie powiem, że mam depresję, że tego tylko mówię, że o Jezu, coś tam mam, alergię albo coś tam, proszę się nie przejmować, jak będą łzy z oczu leciały, bo coś tam, to jest tak silne, że ja po prostu, wiesz, nad tym nie panuję, no ale to po prostu mija Ale cieszę i się, słuchaj, no. że to leci, że płaczesz, tak? Nawet jeśli wiesz, no okej, tak sobie radzisz, tak, w tej sytuacji, No ale. radzę jak potrafię, wiesz, no. I czasami właśnie wychodzi ze mnie ten A smutek myślisz, po że to prostu płacze ta do pracy. dziewczynka? Ta niedokochana dziewczynka w tobie? Myślisz, A że kto może bo płacze? myślę, że Która płakać. część płacze? Jak O Jezu, myślisz? no chyba ona, A bo płacz musi się sobie, bardzo wypłakać. dobrze, bo my tego chcemy akurat, bo to jest No. ta sesja. Ona jest dla twoich emocji. No. Kto płacze w tobie? Pierwsze, co ci przyszło do głowy? No, ta Ta dziewczynka, jak dziewczynka mówisz, bo płacze. od razu Okej. płacze. No, dziewczynka płacze. Dobra. Niekochana dziewczynka. Okej, okay, to już mu powiedziałyśmy o trudnym małżeństwie, powiedziałyśmy o kompulsywnym jedzeniu, nie mówiłaś, czyli kompulsywnie jesz, ale wiesz, to jest taki Tak. wewnętrzny głód, nie? Tak, To jest po tak. prostu głód. Nie panuję nad tym. Nie panuję nad tym. To zupełnie też. Ale wiesz, to też już nie mam nawet chyba, znaczy już małe poczucie winy. No po prostu jem. Wiesz, o co chodzi. Nie jestem w stanie się A pohamować. powiedz No. tylko, od kiedy takie masz kompulsywne jedzenie? Oj, to lata całe, słuchaj, ja Lata. 20 lat. No lata całe. To było tak, że już w małżeństwie miałam, co jak byłam w małżeństwie. Ponad 20 lat ja miałam czas diety i między dietą, rozumiesz? Ja ciągle miałam problem z wagą, wiesz, ciągle się odchudzałam, czyli miałam dietę. Dobrze, że miałam te diety bez efektu jojo, bo chyba taka bym była. A potem, wiesz, miałam, wiesz, czas między dietą, a potem w międzyczasie jedzenie kompulsywne i wymiotowałam też. Wiesz, po prostu cały czas miałam problem z jedzeniem. Teraz o wiele jest lepiej, ale jednak zdarza mi się to I co kompulsywne. ci daje to jedzenie? Ono cię doenergetyzowuje, więcej energii, czy uspokaja? Po co jesz? Uspokaja, Do uspokojenia. uspokaja, wiesz? Uspokaja, bo to jest tak, że wiesz, no, no uspokaja. No. Dobra, okej. Spóźnianie się, pomimo że jestem wcześniakiem, kłania O. się totalna biologia. Widzę, że sobie to odrobiłaś. To znaczy, Tak. nie wiem, Milenko, co odrobiłam. Słuchaj, ja to nawet ustawiałam na ustawieniach Berta Hengera i to nic nie dało. Ewelina, ja wstaję po 5:15, 30 czasami i ja do pracy się potrafię spóźnić na 9:00. To chyba jest mistrzostwo świata. Wiesz, spaceruję z psami, robię zakupy, robię prysznic, jem normalnie śniadanie po prostu i wiesz, i to jest najgorsze, to jest to, że ja nie chcę się spóźnić i ja mi jest głupio przed tą osobą pierwszą. No tak strasznie się nie spóźniam, ale. No ale czasami do 15 minut dochodzę do 20 i jest mi, bo to nie jest z mojej strony lekceważenie ludzi, którzy na mnie czekają. Ja nie wiem, po prostu ja nad tym też nie panuję. To jest czeski film dla mnie. Naprawdę. Dobra, dobra. No, nie panuję nad tym.
Ale jak fajnie, już sobie połączyłaś, że wiesz, jestem wcześniakiem, a pomimo to się spóźniam. Dobrze, dobrze, dobrze No widzisz, bo kombinujesz. nie, bo na wszystkich ustawieniach Berta Hengera to wszyscy, którzy byli wcześniakami, to byli, wiesz, pół godziny przed czasem, nikt Aha, się nie spóźniał, tak, a ja, to prawda. wiesz, a ja na odwrót, nie wiem, o co chodzi. Co jeszcze tutaj mamy? Jeszcze tylko żylaki tu widzę z twoich punktów. No, też tak, no te żylaki, wiesz, tam chyba najważniejsze to bielactwo, wiesz, znaczy tak Bielactwo. bielactwo, A Boże. właśnie, dobrze, że o tym przypomniałaś, bo chciałam ci zadać, kiedy została postawiona diagnoza, albo kiedy No, wiesz, zauważyłaś pierwsze objawy? ze 3-4 lata temu, no, przy takiej asystentce toksycznej, z którą się rozstałam, która była taka, wiesz, była bardzo słodka, głaskała. Wiesz, a przy tym, wiesz, wykorzystywała mnie totalnie, a ja pozwalałam się wykorzystywać po prostu. I mało tego, wiesz, zaprzyjaźniłam się z nią, z jej rodziną i jak gdyby jej rodzinę zaczęłam nieść na plecach, bo mi było, wiesz, bo widziałam, że no tak bardzo bym chciałam, wiesz, pomóc, ale no niestety życie to tak, wiesz, skonfigurowało, że ona sobie poszła na zwolnienie na 3 miesiące, a była na umowę o pracę, wiesz, zatrudniona. A ja w tym czasie też zachorowałam, ale ja musiałam pracować, bo ja ZUS-y, kredyty, wiesz, dziecko na studiach i ja nie mogłam pójść na to zwolnienie i płaciłam de facto, musiałam zarobić na dwie pensje asystentek, na jej i I na tą tą dziewczynę, zastępczą. która pracowała. I wiesz, to było dla mnie takie przebudzenie, ale bardzo dużo nerwów mnie kosztowało, wiesz, to, że ja ją zwolniłam, bardzo dużo, wiesz. I przy niej ta pierwsza plamka na ręku mi się pojawiła. Pamiętam to. A teraz jest tego, wiesz, coraz więcej. Po prostu. Mimo, że wiem, wiesz, że to jest autoagresja, co się tam będę wymądrzała, ale po prostu, wiesz, jakieś tam zioła, joanis, preparaty, ale no po prostu widzę, że no niestety, ale wiesz, idzie to do przodu. A teraz, jak sobie przypominasz te ostatnie momenty tej relacji z nią, tak jakbyś sobie, możesz sobie nawet zamknąć oczy i przypomnij sobie, no właśnie ten moment, kiedy pojawi się ta pierwsza plamka, jaka emocja ci przychodzi? Pierwsza. Co Czy przyszło czujesz? mi, że lęk? Że lęk, tak mi Lęk. przyszło. Przyszedł, że lęk. I gdzie ten lęk czujesz? W której części? Gdzie jest jego źródło? Co między oczami? Między oczami. Mądź. To teraz staniesz się tym lękiem między oczami i zobaczysz tę scenę poprzez ten lęk między oczami. Co widzisz, jak widzisz tę scenę z asystentką? Ja chyba się bałam, że ona odejdzie. I coś by się wtedy stało, gdyby odeszła? Co ci mówi ten lęk? Co się stanie, kiedy ona odejdzie? No, że zostanę sama zupełnie. Jak ja dam radę? Jak ja dam Czy radę? dam radę? I teraz to pytanie. Zostanę sama, jak ja dam radę? Wsłuchaj się głęboko w siebie. Gdzie po raz pierwszy to poczułaś? Zostanę sama, jak ja dam radę? Do jakiej sceny cię odnosi? Do jakiego momentu? Jakoś z dzieciństwem mi się coś kojarzy, ale wiesz, to No. nie widzę tego wyraźnie. No, pozwól sobie. Wracasz do tej sceny. Już wiesz, że w dzieciństwie. Ile miałaś lat? Myślę, że taka dziewczynka ze 4 z 5. Ze 4-5 lat. Taka, wiesz, scena z ojcem mi się Scena z pojawiła. ojcem. Jest dzień, wieczór, noc. Jest, wiesz, dzień i jesteśmy, on mnie zaprowadził do swojej mamy, czyli mojej babci, ale wiesz, tam takie gospodarstwo zostawił mnie samą na podwórku, a wszędzie były pozamykane drzwi, wiesz? I ja po prostu nie wiedziałam, jak mam, wiesz, próbowałam na jakieś drzwi nacisnąć, ale byłam mała i wiesz, co, one się nie otworzyły. I ja, wiesz, sama wzdłuż lasu wróciłam do niżej, do innej, do drugiej babci. Taka scena mi się przypomniała. Świetnie, świetnie. I co czuła ta dziewczynka, która najpierw została sama na podwórku, a później sama szła do drugiej babci? Pięciolatka. No, ale bardzo, Lęk. bardzo duży. Jest bardzo duży Tak. lęk. A teraz postara się znaleźć wspólny mianownik tego lęku tej pięcioletniej dziewczynki
i Twoich plamek białych. Co Ci przychodzi na myśl? Pierwsze, co przychodzi na myśl spontanicznie. Co ma wspólnego ten lęk tej małej dziewczynki? Muszę, zostanę sama i muszę sobie poradzić z Twoim bielactwem. Kropelki światła. Gdzie są te kropelki światła? Widzę te kropelki światła. No na tym ręku ja je widzę. Aha. Gdzie mam te, ale wiesz, takie, nie wiem, jak robaczki świętojańskie, jak promyczki. Robaczki świętojańskie. Weź takiego jednego robaczka do swojej ręki, obejrzyj go. Weź to światełko w palce i powiedz mi, Oj, co nie to bardzo jest. mi się podoba. Nie podoba ci się? Dla mnie to jest, nie, bo to robak normalnie. Robak. No, I powiedz że mi, ze skrzydłami. Że ze skrzydłami. I co robił na tobie taki robaczek świętojański? No siedział, niby miał mi pomagać, ale mnie to, wiesz, budzi W obrzydzenie czym moje. miał ci pomagać? W pokazaniu światła, drogi. Aha, od kiedy takie robaczki pomagały ci w świetle, w drodze? Nie wiem. Zajrzyj w siebie, tak jak czujesz. Tu nigdy nie ma złych odpowiedzi. Pierwsze, co ci przychodzi. Od jak dawna takie robaczki ci pomagały w To od drodze? urodzenia mi przyszło do głowy, Od ty wiesz? urodzenia. A dlaczego dopiero teraz, dopiero 3 lata temu ujawniły się jako plamy? Nie wiem, chciałbym im pokazać, że są. A może ty chciałaś wiedzieć, że są? Jak to było? Być może i tak. I co się Pusty. ujawnia? Co się 3 lata temu ujawniło, Anetko? No ten silny lęk. Ten silny lęk się ujawnił. Czy to właśnie 3 lata temu zwolniłaś tę asystentkę? Tak. I ten Tylko ja lęk, zwolniłam o tym incydencie. No. ten lęk to był ten lęk tej dziewczynki, która idzie przez las, z krajem lasu. To teraz dotknij swojej skóry. Możesz ją nawet fizycznie dotknąć, tam, gdzie pojawiły się te plamki. I powiedz, jak odczuwasz swoją skórę. Jak ją czujesz? Jest ciepła. Jest ciepła. Ale wiesz, przychodzi mi do głowy, że chropowata, nie wiem dlaczego. Chropowata, wspaniale. Wspaniale, cudownie. I powiedz mi, co wywołuje tę chropowatość? Wiesz, ja mam wrażenie, że po prostu jak powierzchnia tych skrzydeł, tych robaczków Że te świętojańskich. obrażki, że te robaczki ci oblazły, tak? No. One ci oblazły i ta skóra jest chropowata. I teraz zapytaj swojej skóry, jak się czujesz, moja skóro, kiedy jesteś taka obleziona tymi robakami? Co czujesz? No i źle się czuję. Obrzydzenie i odrazę. Obrzydzenie. Zapytaj swojej skóry, jak okazujesz to obrzydzenie? No od razu mi przyszło, że tymi plamami. Że tymi plamami. Powiedziałaś obrzydzenie. To jest kolejna emocja, do której musimy wrócić. Daj się ponieść. Tak daleko jak trzeba. Nie ma żadnych granic czasoprzestrzennych. Skąd się wzięło w tobie, Anetko, to obrzydzenie? Idziemy tam. Nie wiem, Milanko. Pierwsze, co przychodzi na myśl, naprawdę nie ma złych odpowiedzi. Idziesz do źródła tego obrzydzenia. Dokąd cię zabrało? Jak ja widzę jakieś światło, jakiś taki wir światła. Wspaniale, jest światło, jest wir. A teraz zlokalizuj siebie. Gdzie ty jesteś? Jakbyś patrzyła z boku na całą tę scenę. Gdzie ty jesteś w tamtej czasoprzestrzeni? Na końcu tego wiru, że tak na początku pewnie. Na końcu tym lub na leju. Początku. I jak siebie widzisz na początku tego wiru? Jak malutkie takie ziarenko. Jak malutkie ziarenko. Czyli wiesz co? Myślę, że to płód. Aha, jesteś Jaki wiesz, płodem. Fasolka. Dobrze, jesteś płodem. Możesz się teraz zbliżyć do tej fasolki, którą byłaś. Możesz się dotknąć. I powiedz mi pierwsze odczucia, kiedy dotykasz tej maleńkiej fasolki, którą byłaś. Pierwsze odczucie. Bardzo różne wzruszenie, ale też przerażenie, że jak robak. I przerażenie, i wzruszenie, i wszystko. A gdzie jest to obrzydzenie?
już jest w tobie, czy jeszcze nie? Jest. Już jest, wiesz, widzisz. Ta skorupa, to otoczenie mnie, nie wiem, to jak jestem, wiesz, że w tym czymś, czym jestem, to budzi moje obrzydzenie. Dobrze, to zobacz sobie to z zewnątrz. W czym jest ta fasolka? Co cię obrzydza? I daj się ponieść. Pierwsze, co przychodzi. Wiesz, bo to jest takie jak łupina fasoli, jak taka skorupa. I to jest brzydkie po prostu. Dobrze, dobrze. Jak łupina, jak no. Zobacz to z zewnątrz, tę łupinę. Powiedz mi, czy czymś ci przypomina, coś ci przypomina kształtem. No cały czas fasola, wiesz? Fasole, że jesteś w fasoli. Dotknij teraz tej łupiny i powiedz mi, czujesz, że to jest twoje? Ty to wyprodukowałaś, czy to jest obce? W ogóle do ciebie nie należy. Pierwsze. O Boże, chyba do mnie nie należy. Nie należy. To jest takie, wiesz, jasno-brązowe, takie mięcie, takie ucinające się. Dobrze, dobrze. To teraz powiedz mi, czy ta łupina ma jakąś świadomość? Czy ta łupina myśli? Myśli, czuje? Tak, czy myślę, że ta łupina coś, tak, ode mnie tak. Coś chce? Nie wiem, co. Posłuchaj, wsłuchaj się. Czego ona od ciebie chce, ta łupina? Mojej energii. Jakiej energii konkretnie? Jakiej częstotliwości? Życia. Chce Nie, życia. Życiowe. Ale jakiego życia? Szczęśliwego, radosnego, spełnionego. Jakiej energii życiowej? Czarnej. Czarnej. Ja to tak mówię, czyli smutku. Chce żal, smutku. nie, nieszczęśliwej. 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 I do czego tej łupinie potrzebne jest twoje nieszczęście życiowe? Co z tym zrobi, kiedy już od ciebie dostanie? Ona się tym karmi. Karmi się tym. Zapytaj tej łupiny, dlaczego nie może się karmić szczęściem, spełnieniem. Ona się po prostu nie chce karmić czymś innym. Ale my jemy różne rzeczy. I warzywa, i owoce, i mięso. I no właściwie wszystko żerni jesteśmy. Dlaczego ona je tylko smutek, a nie szczęście? Nie mam pojęcia. Wsłuchaj się. Co się stanie, jeśli nakarmiłaby się szczęściem? Co się z nią stanie? Zrobi się złota. I co się wtedy dzieje, kiedy robi się złota? Mam wrażenie, że wtedy rozkwita, pęka. Pęka. Ale to nie jest. I co się z tobą dzieje, kiedy ona pęka? Zobacz tę alternatywę. Nakarmiła się szczęściem, ona pękła. I co się z tobą dzieje? Ale ja też widzę siebie taką świetlistą. W wyjściu z niej. A, i tu Taką właśnie znaczy. Mi odpowiedziałaś, wyszłaś z niej wtedy. Więc włączy was smutek, tak? Jesteście scalone, ty z tą skorupą, smutkiem. Chcę, żebyś zbliżyła się do tego ziarenka, którym jesteś. Tego, jak to nazwać, nie płodu, tylko zarodka. I zapytaj samą siebie, dlaczego wybierasz, kochanie, smutek? Dlaczego wybierasz czerń zamiast złota? Co ci odpowiada? Co sobie odpowiadasz ty, ten zarodek? Już od razu przyszedł do głowy. No ja jestem pierwszą urodzoną po aborcji dzieckiem. Aha. I po prostu to jest pewno smutek tamtego, tamtej istoty, nie wiem jak nazwać. To cofnij Prawie się, się rozumiem. Okej. Okay. Rozumiem. Cofnij się w czasie. Zanim przyszłaś do tego zarodka, zanim stałaś się tym ciałem, znajdź siebie przed swoim wcieleniem obecnym. I powiedz, Anetko, gdzie jesteś? No, jestem w pięknym miejscu. Światło tylko widzę. Zobacz to miejsce z góry, dobrze? Siebie z góry, całe to miejsce z góry. Powiedz mi, czy ono ma jakiś kształt, kiedy patrzysz z góry? Jakaś przestrzeń określona? Kula. Jesteś w jakiejś kuli. I w tej kuli jest światło, tak? Tak, ale tam jest, wiesz, takie różne kształty, jakby drzewa i wszystko. I wszystko jest świetliste. I wszystko takie. Jest świetliste. I ty też jesteś świetlista, tak? Ja też jestem świetlista. I tam jest, wiesz, taka błogość. No nie wiem, spokój. Dobrze, na i pewno. To jest spokój. W tej kuli jest spokój. Dobrze. To teraz zobacz, w którym momencie zacznie się proces wcielania do tej łupiny.
do tego brzucha mamy, które ma w sobie uczucie straty, cierpienia, smutku. Jesteś w tej kuli, gdzie czujesz błogość i co się takiego dzieje, że trafisz do tego zarodka? No myślę, że po prostu, wiesz co, widzę, że zbliżam się do brzegu i wychodzę, czyli, ale wiesz, ja ci mam teraz, może w sercu, normalnie ból mam, wiesz, na sercu, tutaj między piersiami. Co cię boli? No, wiesz, bo ja czuję, jak wychodzę, ale wiąże się z tym normalnie trauma jakaś, wiesz? Jasne, Wiesz, jasne, jak to wchodzę sobie z tej... odkrywamy, więc już widzisz, jak reaguje mądrze twoje ciało, ono wszystko wie, że to wcielenie było jakimś rodzajem traumy. Dlatego cofnij się jeszcze chwilkę, zanim dojdziesz do brzegu tej kuli i posłuchaj, posłuchaj całą sobą, bo na planie subtelnym słyszysz całą sobą, nie uszami. Co spowodowało, że zaczynasz się zbliżać do tej ściany, że wiesz, że to jest czas twojego wcielenia. Posłuchaj głęboko, co w tobie zachodzi. Że ja czuję, że to jest jak gdyby taki, No. że ja mam taki jak gdyby wewnętrzny przymus, że nie wiem, czy Świetnie, jest we mnie jest ta wola, przymus. ale tak, że Poszukaj, gdzie wiesz, jest że to ten nie jest tak. przymus. W którym miejscu go czujesz, ten przymus? No, cały czas na poziomie, na tej, wiesz, klatki piersiowej. Klatka, wiesz, dobrze, super. To teraz, będąc tam w tej kuli, włożysz sobie rękę do tej klatki piersiowej i powiedz, co kazało ci, co tam masz takiego, co kazało ci się wcielać. Dobra, przyszłam do głowy, to chyba nie logicznie. Miłość do tej wyabortowanej istoty, wiesz? Masz Może miłość miłość. do tej... Skąd ją masz? Skąd ta miłość do tej istoty znalazła się w twojej klatce piersiowej? Pierwsze, co ci przychodzi? Przecież jesteś w jakiejś kuli, nie masz pojęcia o tej istocie. Skąd ją masz, tę miłość? W jakimś sensie pewno jestem połączona z nią, tak mi przychodzi To do zobacz, głowy. kiedy cię połączono? Kiedy się połączyłaś z tą istotą? Pewno jeszcze w tej kuli, wiesz? W Czyli tej ona kuli, też była w tej w tej kuli. miłości, w tym świecie, tak. I ona odeszła pierwsza z tej kuli do wcielenia. Tak. I zobacz siebie, kiedy dochodzi do aborcji, kiedy ciałko, malutkie ciałko umiera fizyczne. Co ty czujesz, będąc w tej kuli? Masz informację o tym, co się dzieje z tą istotką? No mam sobie ten, wiesz, ból. No właśnie czuję ten ból i potem jak gdyby, wiesz, ten taki, nie wiem, wewnętrzny imperatyw, głupio to brzmi, ale wiesz, że mam ja. Że masz ty, skoro nie ona, Jeszcze to raz. masz ty. Tak. Dobrze, dobrze. Tak. Więc powiedz mi, czy więcej takich istot jak ty i ta po aborcji było w tej kuli? A może jest? Wiesz co, jest, ale jakoś wiem to, ale nie widzę tego, o tak powiem. Mam I o to świadomość tej chodzi. O to obecności. właśnie nam chodzi. O takie informacje nie musisz widzieć. Ale całą sobą wiesz. I to jest najczystsza informacja. A teraz powiedz mi, kto stworzył tę kulę? Pierwsze, co przychodzi ci na myśl. Do kogo Bóg. należy ta kula? Więc idźmy przed tego Boga. Idźmy przed Niego. Już tam jesteśmy. I powiedz mi, jak go widzisz. Ja to już widzę jako światło, jako tą najwyższą inteligencję. Nie widzę jako Dobrze. osoba. Dobrze, to w takim razie zapytaj go, skąd ma to światło. I musi ci Od odpowiedzieć. zarania dziejów. Słucham? Ma. Od zarania dziejów je ma. Jasne, bo dla człowieka jest zaranie dziejów, dla człowieka fizycznego 100 lat to już jest bardzo dużo, więc dla niego to zaranie dziejów. Jeszcze raz zapytaj, skąd ma to światło? Skąd je bierze? To jest jego światło. Jego Jego wewnętrzne światło. światło. On je po prostu... To powiedz mu, że to światło cię razi, żeby je zgasił. Już. I powiedz mi, co widzisz teraz.
Jak z Władcy Pierścienia, Sarumana, to oko wielkie, to nie był Saruman, wiesz, takie Aha, czarne. świetnie. I teraz na podstawie tego oka zrekonstruuj jego formę oryginalną na trzy raz, dwa, trzy. Co to jest? Pierwsze, co Jezu, przyjdzie. Rob, mi przychodzi do głowy, że Robal, słuchaj, Robal. ja piętrolę. I jakiego robaka ziemskiego najbardziej ci przypomina, tak żeby mogła sobie wyobrazić? Taki podłużny robal szczypawy, ale wiesz, Boże. Dobrze. I teraz, kiedy przed nim jesteś, przed tym robakiem, zapytaj, czego od ciebie chce i dlaczego udawał Boga. Dla Wsłuchaj się. energii. Dla Wszystko chce energii. energii. A jakiej energii chce od ciebie? Widzisz, no też ciemnej, Też woli ciemnej ciemną. chce. I znowu zapytaj, bo to jest bardzo ciekawe, dlaczego wszyscy chcą tylko tej ciemnej? Dlaczego wszyscy chcą cierpienia, a nie radości i szczęścia? Ja tego nie rozumiem zupełnie. Ja też nie, więc musi ci odpowiedzieć, dlaczego taka jest lepsza dla niego? Skoro już jesteśmy baterią, to dlaczego nie możemy To on się produkować? bardziej rozwija z tego. Tak. A Że co tego się. bardziej, nie wiem, No, karmi. to go bardziej karmi, jest bardziej Bardziej tak. kaloryczne. Tak. Jak długo cię wciela z tej kuli? Jak długo co? Jak długo cię wciela? Ile miałaś wcieleń z tej kuli? Nie wiem. Pierwsze co przychodzi, Czy zobacz sobie. dużo przychodzi? Dużo. Wychodzi mi, że dużo. Zobacz sobie, czy wszystkie wcielenia miały ten jeden mianownik. Smutek. Miała. Niespełnienie. Miała. Zobacz, czy powielają się jakieś dolegliwości fizyczne w Twoich wcieleniach. Ty wiesz, przyszło mi, że taki ból czasami mam, jakby mnie na pal nabijano i to mi przyszło do głowy. Aha, czyli gdzieś w obszarze tam intymnych części, tak? Tak, wiesz, na, Czy no tak jakby odbytu? no, rzeczywiście, tak, przed odbytem, tak jak, tak w środku, w głębi, tak, wiesz, wyżej troszkę. I co się powiela? Co się powiela przez te wcielenia? Co widzisz? Co to za ból? Z czym jest skojarzony? Nie wiem, dlaczego mi cały czas to nabijanie na pal, To wiesz. jesteś ty? To ty zostałaś nabita na pal? No Spójrz takie sobie. mam wrażenie. Aha. Za co zostałaś nabita na pal? Chodzi mi, że za wiarę. Pierwsza myśl, Wiara. która mi przyszła. W coś wierzyłaś, czy w coś nie wierzyłaś? Chyba nie wierzyłam. Albo wierzyłam. Znaczy nie wierzyłam w coś, a wierzyłam w coś innego. O tak. Tak, w coś innego niż Tej. pozostali. I zostałaś ukarana za wiarę. Zobacz, czego się tam nauczyłaś, co się w tobie zapisało, kiedy zostałaś ukarana śmiercią, bardzo tragiczną, bardzo bolesną, za inny sposób myślenia, za inny sposób wierzenia. Że jest problem z byciem sobą, Problem z że byciem głowa sobą, się ukrywa. że trzeba się ukrywać. Tak. I to przyniosłaś do tego życia? Myślę, że na pewno. Chociaż I gdzie się myślę, że dużo. ukrywasz, w których aspektach życia nie jesteś sobą, nie jesteś autentyczna? Co ci przychodzi? Seksualność na pewno. Dlatego jest ból właśnie Być tam? może w intelektualnej i być może, wiesz, w intelektualnej sferze, także po prostu sama sobie robię, wiesz, jakieś takie ograniczenia z jakiegoś niewiadomego powodu. Zobacz, w jakich sytuacjach przypomina się ten ból? Kiedy ostatnio Wiesz cię to co? bolało, no? Znaczy on rzadko mi się przypomina, ale on od dziecka go miałam czasami. No ale mi się akurat w tym momencie to przypomniało. No On świetnie. rzadko mi się przypomina, ale jak mi się przypomina, to jest, bo to jest naprawdę tak wyraźny ból, jakby rzeczywiście, aż mnie prostuje. I teraz boli, Tak jak tak? Teraz pęczniało. odczuwasz ten ból? Nie, teraz nie Nie, odczuwam tego teraz nie bólu, ale odczuwasz. widzę. Ale wróć Nie. do takiej sytuacji ostatniej lub jakiejkolwiek, kiedy go odczuwałaś. Wróć tam. I zobacz, co się wydarzyło w oku. Co to za sytuacja, kiedy on się znowu uruchomił, ujawnił. Wiesz, w ogóle nie mam tej świadomości. Nie, mam pustkę w sobie. No dobrze, ale już wiesz, że ten ból pochodzi z innego wcielenia i że najprawdopodobniej ujawnia się wtedy, kiedy jest zagrożenie
że jak będziesz sobą, jak będziesz przedstawiała swoje poglądy, swoje zdanie, to że możesz być za to ukarana. Dokładnie. Okej. To wróćmy przed tego pseudoboga, przed tego robala. Boisz się go? Wiesz co? Obrzydza cię? No, ojej, bardzo mnie obrzydza. Dobrze. Pozwolisz, że dołączę do ciebie Ewelinka? Tak. Ewelinko, jesteś, kochanie? Jestem. Dobrze, jesteś tam obok Anetki. Tak. Rozpoznajesz ją? Tak. Widzisz tego robala, który udawał Boga? Tak. Czy poprzez ciebie chciałby mi coś powiedzieć? Ma nam coś do powiedzenia? On mówi, odejdź stąd, do mnie mówi. Ja nie odejdę. To znaczy do mnie on mówi. I do ciebie też nie może tego powiedzieć, tylko Anetka może nam rozkazać, żebyśmy odeszły. Nikt inny. To teraz. Anetka mówi, że czuje olbrzymie obrzydzenie. Widzisz to obrzydzenie? Tak. Co robi między nimi to obrzydzenie? Na co mu pozwala to obrzydzenie, które produkuje Anetka? Co może na paraliż. Na paraliż. Na paraliż ciała energetycznego i niejako paruje się z nim. Aha, dobrze. Dobrze. Anetko, gdzie masz to obrzydzenie? Gdzie jest to jego epicentrum? Wiem, że pewnie masz wszędzie, tylko wyznajdź epicentrum. Co? Brzuch? Okolica wędka? Dobrze. Dłóż tam energetyczną rękę i powiedzmy... I gardło. I gardło. No. Jedną rękę do brzucha, drugą do gardła. I do epicentrum, do środka tego obrzydzenia. I powiedz, czy coś tam czujesz w tych epicentrach. Jezu, błoto sobie wiesz. Jeszcze głębiej, aż dojdziesz do samego środka. Pamiętaj, tam wszystko jest elastyczne, wszystko jest tam energią, więc twoja ręka sięga bardzo głęboko, bo ty jesteś bardzo pojemną istotą. I powiedz mi, czy czujesz tam coś pod tym błotem, pod tym obrzydzeniem. Czy jest coś głębiej? Nie wiem, jakieś kulki takie. Okej, o to nam chodziło. Czyli ma implanty, żeby utrzymywać cię w tym obrzydzeniu. Wyciągnij jedną z takich kulek. Wyciągnij ją. Masz ją na swojej dłoni. Dużo, no, Jedna, wystarczy nam jedna do zbadania. Możesz ją przepołowić w rękach, przełamać. I powiedz mi, co to jest taka jedna kulka. Ja to sobie od razu kojarzę, że tam jakiś... Jest początek czegoś, kulka, z której coś wypływa, jak się ją rozpołowi. Dobrze, i co wypływa? Co to za płyn? Co to jest? A wiesz, to wygląda jak metal roztopiony. Jak metal, jak rtęć taka, tak? O, no, coś w tym stylu. I co ci ta rtęć w tej kulce robiła z twoim życiem, z tobą? Mentalnie, emocjonalnie, może seksualnie? No to obrzydzenie. Obrzydzenie, obrzydzała cię do siebie. Dobrze. Anetko, pozwolisz nam wyciągnąć te wszystkie kulki? Tylko kulki wyciągniemy. Ewelinka to zrobi, więc są w twoim gardle i w twoim brzuchu, tak? Tak. Dobrze. Na trzy to zrobimy. Ewelinka wszystko wyciągnie. Ona jest profesjonalistką. Ewelinko, na trzy, dobrze? Tak. Raz, dwa, trzy. Wszystkie kulki. Powiedz mi, co poczułaś, Anetko? W brzuchu lekkość. Tak. No, a w gardle, wiesz co? No, mów. No jest inaczej, ale jeszcze w takim miejscu, w takim tudołeczku, gdzie jest krtanie, to jeszcze czuję tak, jeszcze cokolwiek czuję. Dobrze, tam zaraz włożysz rękę, ale powiedz mi, co się stało z obrzydzeniem, kiedy wyciągnęłyśmy te kulki? Czy ono jeszcze jest? Zgasło, czy jak to? Rozpływa się. Cudownie. Rozpływa się. Więc kiedy nie jesteś manipulowana... Tego obrzydzenia nie ma w tobie. To nie ty czułaś do siebie obrzydzenie, tylko byłaś zaprogramowana tymi implantami, żeby je czuć. Więc co teraz do siebie czujesz, jeśli to obrzydzenie znika? Powoli przychodzi akceptacja. Wspaniale. I jak myślisz, co wniesie ta akceptacja w twoje życie? Wiesz, mile na zabrzmi to górnolotnie, ale wszystko. Wszystko. Bo akceptacja się wniesie. Tak. Wspaniale. A teraz spójrz na tego pseudoboga, na tego robala.
I powiedz mi, jak go teraz widzisz, kiedy wyciągnęłaś te kulki, które miały produkować obrzydzenie do samej siebie? Zmalał w moich oczach. Genialnie, ale jeszcze jest. A skoro jeszcze jest, to jeszcze czymś go karmisz. Teraz włóż sobie rękę do tego gardła, tam do tego przełyku. I powiedz mi, co tam cię jeszcze uwiera. Też kulka, tylko taka, wiesz, taka z kolcami. Taka z kolcami. Dobrze, to Taka teraz. jak, no. Rozumiem, jak mina. O, Jak jak mina reszta, wodna taka. no. Dobrze, a teraz ją dotknij. Nie bój się, ona już ci nic nie zrobi. I odkoduj ją swoim dotykiem, swoim wzrokiem mentalnym. Co ci robiła ta kulka? Do czego służyła w tobie? Nie pozwalała mi się wyrażać jasno. Wyrażać się. Zobacz sobie wszystkie momenty w twoim życiu w jednej nanosekundzie, kiedy ona działała i funkcjonowała. Jak często się nie wyrażałaś, siebie nie wyrażałaś. No, często. Często. A gdybyś mogła jednym słowem coś wyrazić, coś, co ugrzęzło, to jakie byłoby to słowo, co byś powiedziała? Teraz mogąc już. Smutek. To ugrzęzło. Smutek. Ugrzązł we mnie smutek. Więc to ta kulka przez to niewyrażanie emocji, niewyrażanie siebie produkowała w tobie smutek. Tak. Pozwolisz nam ją wyciągnąć? Zobaczymy, co się stanie. Ewelinko, gotowa? Tak, Na jestem. trzy. Kulka z gardła. U podstawy szyi. Raz, dwa, trzy. Masz ją, Ewelinko? Odkładaj do naszej kolekcji implantów. Później zobaczymy, co z tym zrobimy. Anetko, powiedz, co poczułaś? Teraz wiesz, już czuję, nie czuję już w tym gardle ciężaru, że tak powiem. Nie czujesz ciężaru. Czujesz, że możesz się już wyrażać. To tam, wiesz, lekkość w tym miejscu. Dobrze. To teraz sprawdzimy sobie coś. Na tych warunkach, które teraz uzyskałaś, pójdziesz do sytuacji sprzed 3 lat, kiedy twoja asystentka zachorowała na długo. Co byś teraz jej powiedziała? Co bym jej powiedziała? Prosto z mostu. No. Powiedziałabym, no nie, no, że bardzo ją kocham, ale niestety już nie pozwolę się dalej wykorzystywać, że to koniec, że każdy ma wziąć za siebie odpowiedzialność i że po prostu jak człowiek pracuje, to ma, no po prostu, a jak nie pracuje, no to tylko są wybrańcy, żeby to z księżyca spadło, ale z reguły pracujemy na wszystko. Żeby się wzięła do roboty po prostu. I Tak jak jak ci z ja tym, ciebie. kiedy to jej teraz powiedziałaś? Jak się czujesz? Lepiej się czuję, dobrze się czuję, bo to prawda wszystko, co powiedziałam. I kiedy wyrzuciłaś z siebie te toksyny, które się w tobie przez te 3 lata kumulowały, co się dzieje z twoją skórą? Myślę, że przestaje być chrobowata. Bo co zachodzi? Jaki proces zachodzi w tobie? Oczyszczanie. Oczyszczanie zachodzi. Więc zapytaj swojej skóry, z czego jeszcze chce się oczyścić? Patrz, obrzydzenie mi przyszło do głowy, ale obrzydzenie Znowu już załatwiłeś mi obrzydzenie. przed Poczekaj, chwilą. może jeszcze nie do Mocno. końca. Czasami jest wiele Aha. warstw wszystkiego, nie? Tak jak Aha, pracujesz no. wieloma No znowu metodami na obrzydzenie wielu przyszło, no. poziomach. Słucham, jeszcze raz? No obrzydzenie właśnie znowu Obrzydzenie. mi Dobrze. lęko wpadło, no. To teraz jeszcze raz zbadaj sobie, z czym tym razem to obrzydzenie jest związane. To żołądek mi do głowy Dobrze, przyszedł. dobrze. Więc idziemy do Widzenie. żołądka. Idziemy tam, gdzie cię kieruje twoja intuicja. Co jest w No żołądku? żołądek, przełyk. No wiesz co, ale Co mi tam do masz? głowy przychodzi. No jedzenie strawione, Boże. Wiesz ty co? Strawione czy wręcz niestrawione? Zobacz to jedzenie, Może które nie przychodzi ci. strawione. No Dobrze. nie strawione, takie wiesz, że się niedobrze robi. Że się niedobrze robi. Niech to jedzenie będzie metaforą. Czego nie potrafisz strawić? Czym nie potrafisz się nakarmić? Miłością, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Miłością. Wspaniale. To teraz pójdziesz do miejsca i momentu, w którym nauczyłaś się w jakiejś sytuacji, w jakimś zdarzeniu
Nie umieć kochać i być kochaną. Idziemy tam. Dokąd cię zabrało? Gdzie przestałaś umieć trawić miłość? Dzieciństwo. Cały czas dzieciństwo mi wraca, wiesz, taki moment. A jakaś scena konkretna? No, konkretna scena, wiesz, kupowanie z moją matką poduszki elektrycznej. Wiesz, kwintesencja, że kupiła uszkodzoną i potem chciała ją oddać, ale za długo ją w domu trzymała, a ja powiedziałam naprawdę, kiedy ją kupiłam. I wtedy się zaczęło, że jestem mało inteligentna, że jak, ale nikt mi nie powiedział, że mam tego nie mówić, wiesz. Tylko mi uczono, że mam nie kłamać. Że jak mogłam to powiedzieć w sklepie, że przeze mnie coś tam. To był koszmar, to było wyśmiewanie, szydzenie. O takie, wiesz, akcje. A teraz zobacz tę scenę swoim mentalnym, subtelnym okiem. Tak jakbyś z góry patrzyła na tą scenę, kiedy matka zaczyna cię wyszydzać. I powiedz mi, czy byłyście tylko we dwie, czy widzisz więcej istot, więcej świadomości? No, myślę, że więcej. Więcej. Gdzie jest ten Bóg w tamtym Wokół. momencie? Myślę, że są jakby odnodzi albo wysłańcy tego grubala, którego tam widziałam. I co robili w tej I są scenie? wokół i patrzą. Oni są szczęśliwi, bo oni są karmieni. Jasne. Im bardzo zależy właśnie na tym, żebyś pozostała na całe życie w tym stanie niedokochania, szydzenia. Co takiego zrobili, żeby to w tobie utrwalić, żeby twoja pamięć fizyczna zapomniała o tej scenie, ale twoja podświadomość wiecznie żyła tą sceną? Co zrobili? Do żołądka weszli. Weszli ci do żołądka. I co ci zrobili, tej małej, małej Anetce? Połączyli się ze mną. Co tam takiego mieli, że mogli się z tobą połączyć, albo co zainstalowali, żeby się połączyć? Taki kwadracik widza sześcian. Co ci ten sześcian dzisiaj robi w twoim brzuchu, w twoim żołądku? A teraz to normalnie fizyczny ból czuję. Pozwól Tutaj sobie, na dobrze, jakby bo twoje ktoś ciało sobie przyłożył coś uświadamia, dalej. dobra? Jesteśmy cały czas przy tobie, jesteś przy sobie. Uspokój swoje ciało i podziękuj mu za ten sygnał. Ono po prostu potwierdza to, co widzisz. Jest niedobre, słuchaj. Co ci robi ten kwadrat z życiem twoim? Z tobą. Nie wiem, co on robi. No na pewno nic dobrego. Czy ma coś wspólnego z twoim przejadaniem, nie przejadaniem, kompulsywnym jedzeniem? O, oczywiście. Oczywiście, że ma. Zupełnie o tym zapomniałam. Tak, ma. I czego chce? Co takiego masz wytwarzać, kiedy tak jesz kompulsywnie? Jakie odczucie, jakie częstotliwości? No, na pewno nie wysocie. No myślę, że jeszcze właśnie to obrzydzenie do siebie, ten brak Obrzydzenie. akceptacji. Dobra, znowu obrzydzenie. A jak, jeżeli jemy coś, co jest dla nas obrzydliwe, to wiadomo, że tego porządnie nie strawimy. Czy pozwolisz nam wyciągnąć ten kwadrat? Czy Tak. też ten sześcian? Ewelinko, gotowa? Jeszcze. Tak. W takim razie na trzy wyciągniesz cały ten sprzęt z żołądka, z brzucha Anetki. Raz, dwa, trzy. Masz to, Ewelinko, w całości? Tak. Dobrze. Anetko, co poczułaś? Wiesz co, czuję się lżej, ale cały czas coś czuję, ale może dlatego, że mam biustonosz, wiesz co, zapięte, może To rozepnę. rozepnij sobie, tak, rozepnij sobie, rozluźnij się. Okej. I zbadaj sobie teraz. Możesz włożyć do swojego brzucha energetyczną Lżej. rękę. Lżej, ale Ej. jeszcze nie lekko, tak? Wiesz co? Myślę, że już prawie lekko. Już prawie lekko. Dobrze. To teraz sprawdź jeszcze raz swoją skórę. Jak reaguje na wyciągnięcie z kolei tego implantu twoja skóra? Co ci mówi twoja skóra? Skontaktuj się z nią. Policzki mnie zaczęły swędzić, nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. Jaśniejsza się robi. Znaczy jaśniejsza patrzy.
bardziej czysta. Bardziej czysta. Zapytaj swojej Przyznaję skóry, się. stań się swoją skórą i sprawdź, czy jest coś jeszcze, co potrzebuje oczyścić. Od razu mi przyszło, że jest, ale zupełnie i tylko tyle, że jest. To wsłuchaj się, co Ale. to jest. Idź za tym. Za tym jest. I dokąd cię zabrało? Co jeszcze twoja skóra potrzebuje oczyścić? O, że gdzieś wągry mi się na plecach wyobrażają, słuchaj. Świetnie, świetnie, świetnie. Co to za scena? Ile masz lat? Czy jesteś wcielona, niewcielona? Patrzysz z boku. I opowiedz o tej scenie, kiedy pojawiają się te wągry na twoich plecach. Co widzisz? Jakąś chorobę, wiesz? W tym Jakąś taką życiu, czy w chorobę. jakimś innym? Może w innym? Ile masz lat? Pierwsze, co przychodzi do głowy. Ile masz lat, kiedy... Naście. Kilkanaście. Naście, ale tak wiesz, ale bliżej 10. Nie bliżej tam 20, tylko bliżej 10, tak. Jesteś dziewczynką czy 11, chłopcem? 12. Dobrze, dobrze. Dziewczynką. Jesteś Chyba. dziewczynką. Nie wiem. I skąd, co... Takie no. No, co oznacza ta Nie choroba takie symbolicznie? Te wągry na plecach. Co one symbolizują? Co? Puszka nieszczęścia mi przyszło do głowy. Nieszczęścia. Czyli masz w jakimś życiu 10 lat i już jesteś nieszczęśliwa. I to nieszczęście wychodzi ci porami. Jak reagują Takie one? czerwone, No, prawda? jeszcze raz. Bolące, takie wiesz, krosy, takie, no takie jak czyraki, czerwone na obwodzie i rowa, na czubki, takie z ropy, takie porządne krosy. Czy ta choroba wpływa na twoje kontakty międzyludzkie? No oczywiście, że wpływa. Jak Wiadomo, wpływa? że je no, ogranicza bardzo. Myślę, że jestem w tamtym momencie jak trędowata z tą chorobą, czyli Czyli wyizolowana. ludzie czują obrzydzenie, prawda? Bo do trędowatych czuli obrzydzenie. Czyli znowu mamy aspekt obrzydzenia. Powiedz, co stamtąd przyniosłaś, czego się nauczyłaś z tamtej choroby, co się w tobie zapisało, co dzisiaj odbija się refleksem, że jesteś Zacznie. trędowata, że cię nie akceptują. Czego się nauczyłaś tam? No takie wykluczenie, Wykluczenia się tam nauczyłaś. że jestem poza i rzeczywiście ja się tak często czuję, jakbym była poza grupą, wykluczona z grupy, I już wiesz, taka skąd to inna. masz, z tamtego życia. Jesteś gotowa uzdrowić siebie w tamtym życiu? Tak. Więc podejdź do tej dziewczynki. Spójrz jej w oczy, pogłaszcz po głowie. Powiedz, że już jesteś, już przyszłaś. Że największym nieszczęściem był ten brak poczucia, że jesteś przy sobie. Ale już jesteś. I zapytaj siebie samą z tamtego wcielenia, czy jest gotowa uzdrowić się, uzdrowić te plecki? Jest. I zapytaj siebie, czego potrzebuje wewnętrznie, żeby uzdrowić. Akceptację miłości, wszystkie, Więc daj nie sobie wiem. to. Daj sobie to wszystko, czego to dziecko nie miało. Możesz siebie przytulić. Możesz pozwolić jej się wypłakać. Możesz ją gdzieś zabrać, gdzieś, gdzie zawsze chciała pójść. Możesz wszystko. Wszystko, czego potrzebuje to dziecko, żeby zostać ukojone, zaspokojone, nakarmione wewnętrznie. I co zrobiłaś? Poszłam z nią na łąkę I kiedy z i nią jest przytulam też. cudownie, cudownie, tul ją mocno, cieplutko. I powiedz mi, kiedy ją tak tulisz na tej łące, co się dzieje z jej plecami. No i plecy są gładkie już. Po prostu gładkie Więc i pokaż ładne. jej, pokaż tej dziewczynce, którą byłaś, te plecki. Źródło choroby jest w nas, jakieś niedokochanie wewnętrzne. I lekarstwo też jest w nas, dokochanie, bo to przecież ty sama się uzdrowiłaś. I łąkę, na którą ją zabrałaś, też ty stworzyłaś.
wszystko, co dałaś. Dałaś siebie. I jak teraz widzisz tę dziewczynkę? No, jako kochane dziecko, drogie Dobrze, dziecko. skoro już tam kwestia jest uzdrowiona, wróć do teraźniejszości i powiedz mi, jak to uzdrowienie tych pleców, tego wykluczenia wpłynie teraz na twoje obecne życie. Pomyśl sobie, że już się czuję tak lżej, się czuję na Cudnie, plecach, o to powiedzieć, cudnie. ale No to tak nie idźmy czuję po prostu. obejrzeć sobie teraz tego Boga. Zobacz teraz tego Boga na tych warunkach, które już uzyskałaś. Jak go teraz widzisz, tego robala? Cały czas jako malutkiego, którego mogłabym zadeptać. Jako malutkiego, ale jeszcze jest. Jeszcze malutki, ale jeszcze jest. Czym jeszcze go dokarmiasz? Niepewnością. Niepewnością. Gdzie Brakiem jest ta pewności. niepewność w tobie? Wiesz co? Też na poziomie między jak gdyby żołądkiem a pępkiem brzuchu, czyli w brzuchu. Zanim pójdziemy do jakiejś sceny, zbadaj sobie, czy przypadkiem też czegoś obcego tam nie masz. Włóż swoją rękę do pizzy. Wiesz, taki, wiesz, pręt metalowy się wyobraził, taki nie strasznie chudy, taki gruby. Zapytaj tego Boga, a do czego ci służy ten Bóg? Ten pręt, Boże. Tak, głupoty mi przychodzą do głowy, Nie. żeby mnie poganiać. Żeby co? Żeby mnie poganiać. Żeby cię Żeby poganiać. mnie poganiać. I jaki ma to wpływ na twoją relację z czasem? No właśnie, wyobraź sobie, że mi Opowiedz. przyszło na to, że się spóźniam z tego pogania. No i masz odpowiedź. Ktoś cię pogania, ty chcesz zwolnić i w efekcie właśnie jest mętlik tymczasowy. I do czego cię tak pogania? Gdzie mu się tak śpieszy? Zapytaj go. Gdzie ci się tak śpieszy? Jako Bóg masz całą wieczność. Do pracy, słyszę odpowiedź. Znaczy, on ma iść do pracy? Jemu się śpieszy do pracy? Nie, no jemu to się nie śpieszy do pracy. Więc komu ma się śpieszyć do pracy? Tobie? Tak. I do jakiej pracy według niego? Do jakiej pracy cię wysyła? Co jest tą pracą, którą masz wykonać dla niego? No, nazbierać, gdy wiesz, smuteczków wszystkich, pretensji, żali. Okej. Okay. Gotowa, żeby to wyciągnąć? Ewelinko? Tak. Ten pręt do poganiania z brzucha Anetki na trzy. Raz, dwa, trzy. Co poczułaś, Anetko? Cały czas, wiesz, jest milżej. Bardziej lepiej. Sprawdź swoją skórę teraz, bez tego urządzenia. Wydaje mi się, że jest ładna. Jest ładna. Gdzie są te wszystkie robaczki, które cię na początku sesji obsiadały? Nie ma ich po prostu. Nie wiem, czy. Nie ma ich. Praca ze sobą sprawiła, że zniknęły dokładnie. A ten pseudobóg jeszcze jest? Jakaś jego namiastka? Może namiastka. Jest jeszcze jego namiastka i zostawmy jeszcze tę namiastkę, jeszcze jest nam potrzebne. Chcę, żebyś zawołała tę istotę, o której mówiłaś, że była poddana aborcji, a z którą jesteś połączona, albo byłaś połączona. Zawołaj ją tam. Kto to jest? Czy to jest w ogóle człowiek? Zbadaj. Kto? Dla mnie to jest człowiek. Spójrz w oczy i powiedz mi, jak widzisz oczy tej istoty. Kolor tęczówki, kształt źrenicy. A wiesz co, ja to po prostu odlotowe mam wyobrażenie. I o jak to mi nam się chodzi. Mów o tym. Niż szara wyobraził. Wiesz, taki malutki szaraczek. Genialnie. I Wiesz, to dlatego? było, Dlatego nie wiesz. mógł się urodzić, bo nie był człowiekiem? Pewno tak. Z takimi oczami dużymi. Ale taki, Genialnie, wiesz, Anetko, srebrzysty. świetnie, świetnie sobie radzisz. O to nam właśnie chodzi. A teraz sprawdź, dlaczego miał być przed tobą. Co przygotowywał na przyjście ciebie?
w brzuchu twojej No mamy. ten smutek, ten smutek, Przygotowywał ten smutek. ten, tą, Boże, tą skorupę, tą lupinę, tą fasolę. Skąd wzięli ten smutek, Anetko? Skąd tego Nie wiem. nabrali? Zobacz, wszystko możesz widzieć. Informacja jest wszędzie. Nic mi nie przychodzi do głowy. Nic ci nie przychodzi. To zadaj sobie tylko pytanie, czy to jest mój smutek, który skądś wyciągnęli ze mnie w którymś momencie, czy to jest obcy smutek, w ogóle nie mój. Pierwsze, co Ja myślę, przychodzi. że to jest smutek i matki, i mój. Aha, twój i matki. Okej. To teraz możesz zapytać, albo w ogóle nie musisz nawet pytać, bo odpowiedź jest wszędzie w tobie. Dlaczego to zrobili? Dlaczego przygotowali brzuch matki na twoje przyjście w tak okrutny sposób? Chcieli się karmić, Smutkiem. chcieli mieć jedzenie. I teraz, kiedy już wiesz, co zrobili, jak cię zmanipulowali, nadal chcesz produkować dla nich ten smutek? Ojej, no na pewno, że nie. Więc zamknij sobie swoje energetyczne oczka i zobacz, czy ten smutek jeszcze w tobie jest. Jeśli tak, to będziemy go powolutku, powolutku wyciągać. Ale może już go nie ma, nie wiem. Nie wiem, wiesz, czuję takie wibrowanie w głowie po prostu nad oczami, ale być może to już nie jest ten smutek, tylko to być może wypełnia się pustka, nie wiem. Dobrze, to chcę, żebyś objęła, włożyła swoje energetyczne ręce do głowy, objęła to wibrowanie i wyciągnęła z siebie to wibrowanie. Wyciągnij to. I powiedz, co wyciągnęłaś, co było w głowie, co się uruchomiło, kiedy zaczęłyśmy pracować nad smutkiem. Korona taka. Do kogo należy Kochanym. ta korona? O, myślę, że to świat tych pseudobogów. I jak myślisz, po co ją nosiłaś? Dlaczego ci ją włożyli? Też, żeby mogli mieć na mnie wpływ, jakichkolwiek. I jak wpływali poprzez tę koronę na ciebie? Zobacz, kiedy ona funkcjonowała, w jakich momentach twojego istnienia. W momentach stresu. W stresie. I co robiła, kiedy się stresowałaś, kiedy na planie fizycznym? Co się zdarza? Była? Coś, no, denerwowa, no niskie energie, no lęk, przerażenie, że sobie nie poradzę, że coś tam, A, widzisz, w tej koronie był zapis, panika. że sobie nie poradzisz. Jak się czujesz bez tej korony? Boże, no tak, wiesz, lżej, mniejsze ciśnienie w głowie, nie wiem, jak to określić. To naszym punktem odniesienia jest ta sytuacja sprzed 3 lat z twoją asystentką. Wróć na tych warunkach, bez tej korony. Z tym wszystkim, co już zrobiłaś, wróć do tej sytuacji. Jakbyś jeszcze raz miała przeprowadzić tę rozmowę z nią, co teraz byś zrobiła? Bo to jest stresująca sytuacja, ale nie masz już tej korony. Co się dzieje? Myślę, że normalnie bym podziękowała ładnie. Bez żadnych Znaczy jeszcze. emocji, bez żadnego Tak. wyrzutów sumienia, poczucia winy. Wspaniale. Dokładnie, dokładnie, Wspaniale. ładnie. Więc tak właśnie zrobiłaś. Tak rozwiązałaś tę sytuację. Wróć do teraźniejszości, bo już wiesz, że potrafisz rozwiązywać sytuacje trudne bez nerwów. Czyli bez tej korony. Co robimy z tą koroną, Anetko? Zutylizujemy ją, tylko nie wiem Dawaj. jak. Możesz sobie otworzyć na przykład przed sobą swój portal i wrzucić do takiej Mogę. twojej energetyczny śmietnik, w którym wszystko obraca się w nicość. Więc wszystkie te implanty chcę, żebyś w tym momencie na 3, a Ewelinka wszystkie opilnuje, usunęła z siebie wszystko, co jest ci obce. Wszystkie mechanizmy. Nieważne, gdzie były. Nieważne, ile ich było. Najważniejsze już odkryłaś. Zamknij swoje energetyczne oczy i wszystko idzie do utylizacji. Raz, dwa, trzy. I co teraz poczułaś? Uwolnienie. Wspaniale. I jak to jest być uwolnioną od manipulacji, od mechanizmów, które cię manipulowały? Generalnie czuję się po prostu lekka, Wspaniale. lżejsza. Wspaniale. Jak wyglądają teraz te byty, Anetko?
kiedy nie mają już w tobie żadnego sprzętu, żeby móc tobą manipulować. Czy wiesz, to wszystko jest teraz tak odległe, dalekie, że nie ma znaczenia, tak bym to Wspaniale, powiedziała. wspaniale. A czy możesz sprawdzić jedną rzecz, tak tylko dla naszej informacji? Kiedy dałaś im przyzwolenie na to podpięcie, żeby tobą manipulowali? Co ci przychodzi? Żeby wysyłali cię do wcielenia? Wiesz co, tamto wcielenie mi przychodzi, ta dziewczynka z tymi plecami, z tymi krostami na plecach. Czyli, no... Tam dałaś przyzwolenie. Co ci takiego obiecali, że oddałaś im prawo do zarządzania sobą? Przychodzi mi do głowy, że szczęście w przyszłym życiu. A i mówiłaś, że dużo tych wcieleń było i jeszcze to szczęśliwe nie nadeszło. Ile jeszcze mieli cię tak wcielać? Z nadzieją, to kolejny już będzie fajny. 115 mi się to ukazała liczba w głowie, nie wiem. Aha, a jak by wyglądało 116 w takim razie? Pewno tak samo. Pewno tak samo. Ale już się na to nie dasz nabrać, prawda? Generalnie nie chciałabym już się wcielać. Dobrze. Jeśli tego nie będziesz chciała, zostaw taką decyzję swojej duszy po tym wcieleniu. Jako wolna istota może robić, co chce. Ważne, żebyś ty teraz odbyła resztę tego życia w swoim autentycznym wydaniu. Jesteś dokładnie na to gotowa? Tak. To zobacz, czy jest jeszcze przyczyna twojego poczucia nieszczęścia i smutku w tym życiu. Poszukaj w sobie. Jakoś nie czuję. Świetnie. Okej. Okay. A jest w tobie radość z bycia sobą, z bycia autentyczną? Jest na mnie taki spokój. O, jest spokój, wspaniale. Taki cudownie. Spokój, wiesz? To teraz zobacz, i co się... myślisz, że dam radę. Jasne. No, mów, mów. I myślisz, że dam... Nie, i myślisz, że dam tak, radę. Tak, usłyszałam, wiesz, że dasz radę. Jasne. To jest to odwrotny program do tego, który został ci zapisany, jak szłaś sama z krajem tego lasu. O, to bardzo dobrze. Skoro już wiesz, że dasz radę, to chcę, żebyś poszła do tej dziewczynki, którą byłaś, która była sama na podwórku zostawiona przed zamkniętym domem dziadków. I weź się za rękę. I powiedz sobie to wszystko, co już wiesz. Dam radę. I zaprowadź. Weź się za rękę. Przejdźcie spokojnie obok tego lasu. Zaprowadź siebie do drugiej babci. Czy ta dziewczynka się boi, kiedy idzie z tobą? Nie. Nie. Nie boi. Jesteś przy sobie. Kiedy będziesz gotowa, możesz ją puścić, żeby biegła do drugiej babci. Było oczywiście. Okej. To wróć do teraźniejszości i zobacz, co się takiego działo 3 tygodnie przed naszą sesją. Od 3 tygodni. Czy tam po rezerwacji, czy jak mówiłaś, że psuły się te maszyny. Kosmos to był. To zobacz to swoim energetycznym okiem, tak jakbyś z góry patrzyła na ten fragment swojego życia i powiedz, co się działo. Znaczy, ja wiesz, jestem głęboko przekonana, że to, że po prostu to była jakaś robota energii, wiesz, spoza systemu. No to zobacz, naprawdę, jakiej że energii. Wszystko możesz przyjąć energii tak. Energii uważam, no bo to po prostu, no bo to było coś niesamowitego, taka akumulacja wszystkiego. To komu zależało, żeby ci się tak wszystko psuło? Ja myślę, że temu Rabalowi, temu nie wiem. I co no, takiego bo robił? Po prostu... Co robił, żeby ci się psuły te wszystkie maszyny w domu, w pracy? Łącznie z klamką, nie, łącznie ze spłuczką. Zaburzał przepływ energii po prostu, nie wiem. I jak to robił? Jak zaburzał przepływ energii? Nie mam pojęcia. Poczuj, ale... zobacz, co widzisz, co robił. Milonko, nic nie widzę. Dobrze, nic nie widzisz. Wiem, ale nie widzę. Dobrze. Ale wiem.
Jelena, ale wiem, no ale po prostu wiem, bo to jest niemożliwe, żeby tyle naraz się działo. Dobra, Bo bardzo Ewelinko, dużo się działo. a ty? Co widzisz? Też nie widzę. Okej, dobrze, więc zaburzał. To zobacz tylko, po co to robił. Po co tak zaburzał przepływ energii, żeby wszystko się psuło przed sesją? Co chciał osiągnąć tym? No emocje, wyrzut emocji, tych złych emocji, tego Tych. lęku, zdenerwowania, A, jakiegoś tego lęku. siebie. Dobra. To chcę, żebyś poszła do siebie sprzed 3 tygodni, tej zalęknionej, tej, wokół której dzieją się te wszystkie dziwne rzeczy. I pokaż sobie siebie samą, co już zrobiłaś podczas tej sesji. I powiedz sobie, nie warto się bać. Moja chęć bycia sobą, moja natura jest silniejsza od wszystkich ich przedsięwzięć. I uspokój te wszystkie maszyny, całą energię wokół siebie. Oni już nie mają wpływu na ciebie, nie mają w tobie już żadnych implantów. A teraz poszukaj pierwszych słuchawek. Gdzie są pierwsze słuchawki, Anetko? Nie mam pojęcia, wiesz, ale poszukam. Ale poszukaj Co na jak planie ja. subtelnym. Gdzie je widzisz? Gdzie one są? Milanko, nie widzę. Nie A widzisz. wiem, że po prostu wiem, że je brałam do domu, bo wiesz, tak się bałam, żeby ta sesja z tobą była, że sprawdzałam z Iwonką, z Iwoną Rolą, wiesz, w domu, z telefonu, czy działają po prostu. I wiem, widzę oczami wyobraźni, wiem, w jakiej siatce są zapakowane, jak je delikatnie pakowałam, po to, żeby je przywieźć do pracy, bo wiedziałam, że wiesz, mam zwierzątka w domu i że będę w pracy miała tą sesję, żeby one nie przeszkadzały, żeby nie szczekały te pieski, wiesz, żeby coś tam. I ja, słuchaj, tyle pamiętam, a reszta po prostu, no, rozpłynęły się, w niebycie są. Dobrze. Sam, no, W nie każdym mam pojęcia. razie to cię nie powstrzymało. Zrobiłaś tę sesję. No nie, I już wiesz, że ale nic chcę. cię nie powstrzyma w twoim życiu, żeby działać tak, jak No ty nie. tego chcesz i potrzebujesz. To już wiesz. To sprawdź teraz sobie ten aspekt samotności, o którym mówiłaś. Dlaczego nie masz partnera? Czy było coś, co było blokowane w tobie? No na pewno. Ale wiesz co, nic nie czuję na ten temat. Już nic nie czujesz. A czujesz, że możesz być w związku, że nic cię nie blokuje przed miłością, przed kochaniem i byciem kochaną? Przed kochaniem to nic mnie nie blokuje. Przed byciem kochaną bardziej może, wiesz, Czyli umiemy dawać, nie umiemy nie brać. dowierzam. Gdzie się nauczyłaś nie brać? Jaka scena Tak. przychodzi? Aj, w dzieciństwie się nauczyłam nie brać. Wiesz, przychodzi mi scena, jak mi mama opowiadała, jakie cudowne zabawki mają córki i koleżanek, wiesz, a ja po prostu nie miałam zabawek. Bardzo mało miałam zabawek. Taka scena, jak opowiada, jak córka jej koleżanki, jakie ma, ile ma zabawek, jakie ma piękne lalki i inne. I dlaczego twoja mama, która nie kupowała, no przecież ona miała pieniądze, żeby kupować ci zabawki, opowiada ci o zabawkach innych dzieci, Wiesz a co, tobie nie ja tego kupuje? nie rozumiem. No bo nie, oni ciągle oszczędzali pieniądze, to nie było, wiesz, nie była bogata rodzina, ale no nie rozumiem, z jakiego powodu ona mi o tym opowiada, no to jest beznadziejne dla mnie, no oceniam to niestety. No po co? Po to, żeby przykro i zrobić? No przecież przykro mi było. Od razu, wiesz, czułam się gorsza jakaś tam, no. No ja bym swojemu dziecku tak nie zrobiła, nie to, że jestem lepsza od swojej matki, ale wiesz, no nie chciałabym przykrości swojemu dziecku sprawić. Dobrze. Nie mówiłam. To idź do tej malutkiej Anetki, tej, która słucha o tych zabawkach, ale ich nie ma. Idź z tymi wszystkimi zabawkami. I daj sobie te wszystkie zabawki. Tyle tych zabawek, ile chcesz. Może mogą ją nawet zasypać, tę dziewczynkę. Wiesz, podstawową zabawką jest lalka z długimi włosami. Naprawdę tyle mi wystarczy. Dobrze, Marzenie nie osiągnę. więc Nie spełnij odgadnę. swoje marzenie o lalce z długimi włosami
i podaruj sobie taką lalkę. Ale najważniejsze w tym będzie, żeby ta dziewczynka przyjęła. Bo to nie lalka jest ważna, tylko umiejętność przyjęcia. Przyjęła. Bo życie nam daje bardzo dużo okazji i możliwości. Jak nie umiemy ich przyjąć, to przed nosem nam umykają. I teraz wróć do teraźniejszości. I teraz zobacz, czy potrafisz też wziąć. Potrafię. Wspaniale. Cudownie. No to opowiedz już tylko nam o tym, co z tym smutkiem, poczuciem nieszczęścia teraz w tobie. Jak to czujesz? Wiesz, nie czuję, bo czuję już, wiesz, taki spokój i wyciszenie, no. Cudownie. I spokój i wyciszenie. Cudownie. Ewelinko, powiedz mi, jak ty teraz widzisz Anetkę? Uśmiecha się i jest bardzo zadowolona z tej swojej twórczości. Ona bardzo szybko jakby usuwa przyczynę, częstotliwość i jest taka czystość. Słyszałeś, Anetko? Masz Tak. wszelkie zmysły i wszelkie mechanizmy do samouzdrawiania. Wszystko jest w tobie. Więc chcę, żebyś zamknęła sobie swoje energetyczne oczy i w tym momencie pozwoliła, żeby te procesy się uruchomiły. Wszystko z całego twojego istnienia się w tobie uzdrawia. Bo masz lekarstwo w sobie na wszystko. Po prostu poczuj tę energię wewnętrzną, swoją, cudowną, która płynie. I powiedz, co się z tobą dzieje teraz. Czuję przepływ tej energii, jak gdyby, wiesz? To Po jest prostu. twoja energia, twoja własna. I pozwól, żeby twoje ciało też poczuło, twoje ciało fizyczne mam na myśli, poczuło tę energię. I powiedz, jak reaguje na to skóra. Skontaktuj się, skomunikuj się ze swoją skórą. Wiesz, w ogóle mi się wydaje, że w tych miejscach dla mnie jest taka, czuję ją jakoś cieplejszą. Czuję, wiesz, czuję jak Wspaniale. gdyby energię, która, wiesz, dopływa do tych miejsc, tych wybarwień. Wspaniale jest energia, więc dokarm te miejsca, bo one rzeczywiście tak jakby były wybarwione, niedokarmione. Pozwól, żeby cała twoja skóra poczuła tę twoją wewnętrzną, cudowną energię. W międzyczasie, Walinko, powiedz mi, jak ty widzisz skórę Anetki? Jakby pokrywała się uczuciem opiekuńczości wobec samej siebie, wiedzą o tym, że zasługuje na miłość również. To jakby, nie wiem, ta melanina, która barwi skórę, jest związana z taką samoakceptacją, właśnie z przyjmowaniem też, z miłością własną i z przyjmowaniem miłości. Tak to odbieram. To teraz Anetko zobaczy jeszcze swoje żylaki. Co symbolizowały? Żylak to jak zator, nie? Krew nie może wrócić do serca. Co nie mogło wrócić do domu, do serca? W tobie. Nie wiem, światło, radość. Radość. To poczuj, czy twoja radość płynie już. Tak jakby twoja radość reprezentowała układ krwionośny. Zobacz, czy ona płynie swobodnie w tobie. Nie schowadnie. Bóle nie schowadnie. Świetnie. Powiedz mi, czy jesteś w takim razie gotowa, żeby się odpiąć od wszystkich i od wszystkiego.
Teraz już Jest. stoisz na swoich własnych, cudownych, energetycznych nogach i odkryłaś wszystko w sobie, źródło wszystkiego. Nie potrzebujesz ich do niczego. Do niczego. Gotowa? Zaczniemy od tego człowieka. Nie, to był szary. To nawet nie był człowiek, więc on należy do tego pseudoboga. Więc odpinasz się w tym momencie od wszystkiego. Wybierasz po prostu siebie. Kiedy mówisz sobie tak, z automatu oni słyszą nie. Bo kiedy jesteś wypełniona sobą, nie ma dla nich miejsca. I mówię sobie tak, a tym samym anuluję wszelkie pakty, kontrakty, podpięcia, manipulacje, w tym programowanie inkarnacyjne. Jestem panią siebie. Jestem swoją matką, swoją boginią, swoją siostrą, swoją przyjaciółką, swoją przewodniczką, ale też w aspekcie męskim też jestem dla siebie ojcem, bratem, przyjacielem. Jestem wszystkim dla siebie. Jesteś wolna. Jesteś całkowicie wolna. Powiedz mi, jak to jest. No taką lekkość czuję, że wiesz, jakbym się prawie unosiła nad ziemią. Świetnie. Ewelinko, powiedz mi, jak ty widzisz Anetkę. Jaśniutko i właśnie unoszącą się. Żadnych podpięć, żadnych implantów, żadnych Żadnych. pasożytów. Żadnych. Świetnie. Anetko, zobacz, jak widzisz swoje, przepraszam, swoje życie na tych warunkach. Radośnie. Dobrze. I co na tej Radością. radości, na tym gruncie radości, jak myślisz, co wyrośnie? Jakie plony Mam nadzieję. zbierzesz? Szczęście. Dobrze. Spokój, radość, szczęście. Dobra. No Gotowa? pragnę tego mężczyzny, pragnę tego życia w związku. Dobrze. To co, gotowa, żeby go sobie poszukać na planie fizycznym? Bo wiesz, że na planie No tak. subtelnym nie potrzebujesz. To tylko twoje ciało fizyczne potrzebuje tego mężczyzny. Wspaniale. W takim razie, dziewczyny, rozłączacie się ze wszystkim i ze wszystkimi. Każda z was jest w swojej cudownej przestrzeni. U siebie, w sobie i przy sobie. Zamykacie swoje energetyczne oczy. I czujecie, jak uruchamiają się w was wszystkie wasze energie. Wasza energia mentalna, wasza mądrość. Wiecie, że macie dostęp do każdej informacji o sobie. Do każdej. Wasza energia emocjonalna. Wiecie, że możecie przeżyć każdą emocję. To tylko wewnętrzny język. Język ponadczasowy. Który znacie, który uprawiacie, praktykujecie. Wasza energia, którą nazywamy seksualną, czyli energia kreatywności, energia życia, zdrowia, również płynie wartko. Jesteście wolne i wasze energie płyną w każdej z was na swój własny, niepowtarzalny sposób. To jest wasza własna melodia, rytm, smak, kolor, zapach. I każda z was czuje się ze sobą absolutnie, ze sobą samą, absolutnie fenomenalnie. Na jeden jeszcze sobie podnosicie swoje częstotliwości, czujecie swoją radość, szczęście, miłość, szacunek, akceptację, ciepło, czułość, bezpieczeństwo, swoją niewyobrażalną moc, kreatywność i sprawczość. A na dwa to cudowne uczucie bycia sobą, bycia autentyczną. Przenika każdą komórkę waszego ciała fizycznego i wasze ciała fizyczne już wiedzą, jaka cudowna energia je zasila i każda komórka się regeneruje. Każda komórka przyjmuje informacje nowe. Oto ja, mądra, zdrowa, piękna, silna, sprawcza, kreatywna niesamowicie.
i każda komórka waszego ciała już o tym wie. I czujecie, jak wasze ciała się wybudzają, lekkie, rześkie. I tak cudownie doenergetyzowane, że chcecie wracać do tej rzeczywistości na trzy. I wracacie. I otwieracie oczy. Ewelinko, zwyczajowo od ciebie zaczynam. Wszystko w porządku? Tak jest. Super. Anetko, słuchamy cię. No, wszystko w porządku. Jest mi okej. Okay. Wszystko w porządku. Tak. Zaskoczona czymś? Nie, w sumie. Nie. Nie. Będę bardzo ciekawa, Milena, jak to się zamanifestuje na fizycznym planie. Też jestem bardzo ciekawa, więc czekamy na wieści od ciebie. Ale masz już taką świadomość, że masz wgląd w siebie. Że w jakiejś trudnej sytuacji wystarczy się zatrzymać. Większość rzeczy powiela się. Więc zatrzymać się, a skąd ja to znam, dlaczego tak reaguję, gdzie już tak zareagowałam, no, przeprowadzić się w przeszłości. I tak jak to zrobiłaś w tej scenie z asystentką, że możesz przeprowadzić to zupełnie inaczej i potrafisz to zrobić. O tak. I jest w tobie spokój, wyciszenie. Tak. Okulary założę. Załóż sobie okularki, pewnie. O, bo teraz bardzo wyraźnie was widzę. Dobrze. Jeszcze coś chciałabyś powiedzieć? Czy czujesz, że już wszystko powiedziałaś? Czuję, że już wszystko że powiedziałam. Już wszystko, że chciałabyś znaczy już nie, zostać... chcę jeszcze... Nie, poczekaj. Jeszcze chcę zapytać jednak. Widzisz? No to już po prostu, to już chyba z głowy. Bo powiedziałeś, że na planie energetycznym nie potrzebuję po prostu jakby mężczyzny, ale na planie fizycznym, no chcę na tym planie no fizycznym. No tak, ale ja to rozumiem, bo to jest biologia jak najbardziej. Tak, tak. Chodzi tylko o to, że duchowo nie potrzebujesz żadnych przewodników, rozumiem. Żadnych towarzyszy, dobra, nikogo, okay. Tak? Rozumiem. A tutaj jest biologia i tutaj żyjemy w stadzie i tutaj to ciepło drugiego człowieka biologicznie, psychicznie jest tam bardzo potrzebne, jak najbardziej. Jest. I tego ci życzymy. Jest. Życzymy ci wspaniałego pana bardzo i dziękuję. Fantastycznego związku i tak dalej. Jak najbardziej, tak? Dzięki bardzo. No. Czy chciałabyś podzielić się swoją sesją, czy zostaje prywatna? Chcę, żeby została prywatna. Tak myślałam, że chociaż sesja była przepiękna, ale oczywiście niech zostanie prywatna jak najbardziej. Dziękujemy ci w takim razie za wspólną, cudowną podróż. Dzięki wielkie. Dzięki, ja też Wyłączam bardzo dziękuję. nagrywanie.